Ewangelia świętego Łukasza przedstawia życie
działanie Jezusa na ziemi, w Jego ciele, Jego dzieło zbawcze i kończy się opisem w niebo wstąpienia. Natomiast drugie dzieło Łukaszowe, Księga Dziejów Apostolskich, rozpoczyna się opisem w niebo wstąpienia i przedstawia nam życie Kościoła, w którym Jezus jest obecny na ten nowy sposób. Z kolei Ewangelia Mateuszowa, którego i fragmentu wysłuchaliśmy, przenosi nas trochę w inne okoliczności, inną scenerię, mianowicie do Galilei. Jezus w tej Ewangelii w Galilei gromadzi swoich uczniów, by udzielić im ostatnich poleceń, by przypomnieć im o misji, która przed nimi się otworzy. Bardzo interesujące jest to, że te dwa dzisiejsze spotkania Jezusa z apostołami są bardzo podobne. Z jednej strony zawierają w sobie nakaz misyjny, jakieś powołanie, jakieś rozesłanie uczniów. Jezus zapowiada, że będą Jego świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce świata. Wprost mówi, że są posłani, by czynić innych uczniami. A z drugiej strony rzeczą, która łączy te dwa fragmenty Pisma Świętego, te dwa spotkania Jezusa z uczniami, jest fakt, że w obu odkrywamy, że uczniowie jakby nie dorastają do tego, o czym Jezus mówi. Że uczniowie przeżywają pewien kryzys swojej wiary. Że przeżywają swoje zwątpienie. Dokładnie tak jak my. Dlatego dzisiejsza liturgia, dzisiejsza Eucharystia jest dla nas podobnym spotkaniem z Jezusem, który po pierwsze przychodzi dawać nam wiarę dojrzałą, umacniać naszą wiarę, wyprowadzać nas z kryzysu, wątpliwości, załamania, by następnie wszystkich nas posłać ze swoją misją. Bardzo głęboko o tym też mówi dzisiejsze drugie czytanie, w którym święty Paweł, czy autor tego listu, modli się, stawia za adresatami, czyli też za każdym z nas, mówiąc w taki metaforyczny sposób: niech Bóg da wam światłe oczy serca, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i Jego przeogromna moc względem was. Niech da wam światłe oczy serca. Oczy, oczy otwarte, oczy światłe. W języku Nowego Testamentu i literatury wczesnochrześcijańskiej zawsze są związane z łaską wiary. Widzi, ma oczy otwarte ten, który wierzy, ten, który może widzieć rzeczy w taki sposób, w jaki widzi je Bóg. Wierzy ten, który dostrzega Bożą obecność, Bożą miłość. Serce natomiast w języku Pisma Świętego jest nie tyle miejscem jakichś uczuć, ile miejscem wyboru, miejscem podejmowania decyzji. A zatem autor tego listu prosi za nami, by nasze oczy dzisiaj zostały otwarte, oczy naszej wiary, byśmy mogli wybrać, byśmy mogli zdecydować, byśmy mogli świadomie przez akt wiary przylgnąć do Boga i do tego, co nam mówi. Uwierzyć w Jego słowo, uwierzyć w Jego miłość. Potrzebujemy łaski, bo jesteśmy bardzo słabi. Jak wspomniałem, przedstawiają to dzisiejsze czytania. W Księdze Dziejów Apostolskich, w pierwszym czytaniu, gdy Jezus rozmawia ze swoimi apostołami chwilę przed wniebowstąpieniem, mówi im o rzeczach wzniosłych, wspaniałych. Zapowiada to, że za chwilę otrzymają Ducha Świętego,
że zostanie wypełniona ta obietnica. A okazuje się, że apostołowie za chwilę zadają najgorsze z możliwych pytań. Pytanie, które zdradza ich taką małość, ich taką przyziemność, taką duchową płytkość. Mianowicie pytają, czy wtedy przywrócisz Królestwo Izraela? Zatem Jezus mówi o niebie, Jezus mówi o Duchu Świętym, a ich interesuje tylko ta bardzo wąska doczesność. Tylko pytanie o swoje małe podwórko, o swój komfort życia, o polityczny byt ich państewka. Jezus na to pytanie nie odpowiada. Ale ta postawa uczniów zdradza często to, co jest w nas. Dziś Jezus pozwala nam spojrzeć w niebo. Pozwala nam spojrzeć w ten cel naszego życia i powołania. Mówi nam o Duchu Świętym, który może sprawić, że będziemy doświadczać w sobie dziś Jego życia, Jego miłości, Jego zwycięstwa nad śmiercią. A tak często nasze myśli, podobnie jak apostołów, są bardzo przyziemne, związane z tym, co jest moją wolą, co jest moim planem, co jest moim oczekiwaniem, co jest moim dzisiaj, ewentualnie jutro. Bardzo podobną myśl zdradza dzisiejsza Ewangelia. Gdy widzimy Jezusa, który gromadzi wokół siebie apostołów, 11, oddają mu pokłon, ale chwilę później ewangelista notuje, że niektórzy wątpili. Bardzo ciekawe w tej krótkiej narracji, bo z jednej strony oddają pokłon, a zatem oddają Jezusowi boską cześć, a z drugiej strony niektórzy wątpią. Możemy zadawać sobie pytanie, czy to są ci sami, którzy oddali pokłon, jednocześnie wewnętrznie wątpili, czy tylko niektórzy oddają pokłon, czyli wierzą, a inni wątpią. Jeżeli to ci sami, to sytuacja bardzo może opisywać też naszą postawę, naszą rzeczywistość. Bo oddajemy Bogu pokłon zewnętrznie, bo jesteśmy zanurzeni w liturgii, bogatej w gesty, bogatej w słowa, która wyraża naszą wiarę. Mówimy, śpiewamy, Bóg jest naszym Panem. Pan jest naszym Bogiem, ale być może wewnętrznie właśnie blisko nas jest niewiara, albo zwątpienie, albo pewien kryzys, pewna ciemność, pewien bunt wobec Boga i zwątpienie w Jego miłość do nas. Może być tak, że nasze postawy ciała, że nasze słowa, że nasze gesty, nasza pobożność nie oddaje tego, co jest w sercu, nie oddaje tego, co jest w naszym umyśle. To słowo zwątpienie, uczniowie, którzy wątpią, oznacza, że są wewnętrznie podzieleni, oznacza pewne rozdwojenie, postawę człowieka, który z jednej strony chce iść za Bogiem, próbuje przyjąć Jego Ewangelię, nawracać się nieustannie, ale z drugiej strony doświadcza swojej słabości i tych momentów, godzin, może nieraz lat kryzysu i wewnętrznego zwątpienia niewiary. Pewien klucz, by rozumieć to słowo zwątpienie, podaje nam sama Mateuszowa Ewangelia, bo tenże ewangelista opisuje tym czasownikiem jedno wydarzenie w życiu świętego Piotra. Mianowicie to, kiedy Piotr na słowo Jezusa, pełen wiary, wychodzi z łodzi, by przyjść do Niego, krocząc po wodzie, po wodach Jeziora Galilejskiego. Natomiast w pewnym momencie Piotr patrzy,
patrzy na to, co go otacza, na widok silnego wiatru, wątpi, boi się i zaczyna tonąć. My jesteśmy dzisiaj tutaj. Z jednej strony wierzymy, mamy doświadczenie wielu cudów w naszym życiu, Bożych interwencji, momentów uniesień, momentów łaski, chwały, doświadczenia działania w nas Bożej mocy i ducha, ale z drugiej strony, tak jak Piotr, tak jak pozostali, jesteśmy słabi i wątpimy. Wielokrotnie patrząc na nasze siły, na nasze możliwości, wielokrotnie nie wierząc w Bożą obecność i w Boże działanie. Fascynujące i piękne, drodzy bracia i siostry, jest to, że Jezus nas, takich słabych uczniów, nie odrzuca. Nie wybiera sobie innych, nie rezygnuje z nas pomimo naszej słabości. Ale jak dzisiaj mówi ta Ewangelia, Jezus wobec tej niewiary i zwątpienia zbliża się do swoich uczniów. Tak jak zbliża się teraz do nas, by powiedzieć: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Mam władzę dać Tobie dzisiaj Ducha Świętego. Mam władzę dać Tobie dzisiaj wiarę. Mam władzę dziś Ciebie podnieść, wyprowadzić z ciemności, z kryzysu, z załamania i zwątpienia. I chwilę później Jezus powierza swoim uczniom misję. Dziś w tej Eucharystii, drodzy bracia i siostry, takie spotkanie jest spotkaniem dla każdego z nas, w którym Jezus przychodzi dać nam wiarę i przychodzi nas posłać. I wszyscy jesteśmy włączeni w ten mandat misyjny. Wszyscy wyjdziemy stąd obdarzeni Bożym błogosławieństwem i posłani, by pokazywać innym Jezusa przez nasze życie. By innym pokazywać naszą relację z Bogiem, Jezusa żyjącego w nas. Świadectwo o Chrystusie dajemy naszym życiem. Tymi momentami, w których ludzie, patrząc na nas, mogą zobaczyć cud Bożej miłości. To, że mocą Ducha Świętego przebaczasz Twoim wrogom. To, że mocą Ducha Świętego modlisz się za swoich nieprzyjaciół. To, że mocą Ducha Świętego możesz przyznawać się do swoich win, do swoich błędów, prosić żonę, męża, najbliższych o przebaczenie za swoje grzechy. To, że mocą Ducha Świętego możemy zgodzić się na wolę Bożą i krzyż w naszym życiu, widząc go jako narzędzie prowadzące nas do chwały nieba, tajemnicę, w której Jezus jest z nami. Ostatecznie też wszyscy mamy mówić o Jezusie, przekazując wiarę dzieciom chrzestnym, dając o Nim świadectwo. Ta misja jest możliwa tylko wówczas, jeśli po pierwsze przyjmiemy dziś Ducha Świętego i pozwolimy Jezusowi przeprowadzić się z ciemności do światła, ze zwątpienia, z niewiary do wiary dojrzałej. Pozwolimy, by uniósł naszą głowę z tej kontemplacji siebie, naszej doczesności, na pewien cel, który jest w naszym życiu, którym jest bycie z Nim na wieki w niebie. On jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, jeśli wchodzimy dziś w tę misję, którą nam powierza. Powstańcie i wspólnie wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.